Stowarzyszenie Jazzowe Melomanii we współpracy z Polskim Radiem Łódź zaprasza na koncert dwóch najlepszych łódzkich jazzmenów w ramach cyklu Spełnione nadzieje melomanów, zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. W każdy poniedziałek o 18:00 zapraszamy do oglądania i słuchania, a dziś Paweł Serafiński, który już jest tutaj na scenie z nami, i Piotr Krzemiński, którego być może jeszcze nikt nie widzi, my też nie, ale wiemy, że za moment na tej scenie się pojawi. Zapraszamy. Zapraszamy. Thank you.
Skopałem ci nieco, Piotrze, za to teraz zagramy Streets of Orient. Wszystkie premiery rządzą się swoimi prawami. I to jest też Piotra Krzemińskiego. Piotrek pisze. Ale też, ale fajnie było, nie, nie, ja się nie zgodzę z tym, że skopałeś, nie, nie.
Drodzy Państwo, Pawła Serafińskiego, Zatrzymany czas był to.
To się nazywało movie score. Jakbym to przetłumaczył, to coś dla filmu. Może jakąś tam wyobraźnię państwu. No ja to napisałem i też musiałem sknocić w pewnym momencie. No tak ma być. To niestety ten COVID swoje robi. Odczepienie muzyków od instrumentów i od publiczności przede wszystkim. To jest ciężka sprawa. No to teraz zagramy coś takiego, żeby nam się twoja mama nie denerwowała. No tak. Ja sobie jeszcze tak cały czas gramy. Ja sobie cały czas myślę jeszcze o tym pytaniu. Piotr siedzi między nami. O tym pytaniu o inspirację. No i grając każdy z tych utworów, nie tylko swoje, ale też Pawła, troszeczkę rozmawialiśmy o Pawła utworach też, więc ja coś tam troszeczkę wiem. Tak sobie myślę, że no właśnie, każde nawet najmniejsze jakieś życiowe doświadczenie może być inspiracją. Jak sięgniemy wstecz, najpierw był ten Lazy Friday Blues i to rzeczywiście stało się w taki super leniwy i trochę taki gorący jak dzisiaj, popołudnie piątkowe. Było Streets of the Orient, to mi kiedyś przyszło do głowy gdzieś w krajach między, jak płynąłem statkiem między krajami arabskimi a Azją, gdzieś tam rzeczywiście takie refleksje jakieś miałem. Pawła Zatrzymany czas, no wydaje mi się, że czas się rzeczywiście zatrzymał i Paweł jak to pisał i myślę, że było to troszeczkę też słychać. Teraz mówi score i ten następny na przykład, następny utwór ma tytuł Don't Worry Mom. I ja rzeczywiście go napisałem dla mamy. Mamo, jak oglądasz, jeżeli jesteś z nami, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale był taki moment, że zauważyłem, że mama ma taki trochę gorszy humor, no coś się tam widocznie musiało stać i po jakiejś rozmowie telefonicznej nagle stwierdziłem, że no można by coś zrobić, żeby jej ten humor poprawić i powstał ten utwór. Także ja myślę, że odpowiedź na pytanie o inspirację jest taka, że te inspiracje zupełnie niespodziewanie mogą być w każdej chwili pojedynczej naszego życia. I to chyba na tym polega. I my to tylko staramy się namalować dźwiękami, jak możemy najlepiej. Dla mnie inspiracją w ostatnich dwóch czy trzech utworach to jest niestety ta klawiatura nożna, którą tutaj depczę u dołu, bo nie wiem, co się stało, temperatura czy coś, ale od czasu do czasu się zacina i któryś z tych dźwięków po prostu cały czas buczy. I ja wtedy mam inspirację do grzebania tutaj po tych wszystkich. A to mamy dodatkowy kolor. I też ja tego nie było w partyturze i też tak to się. I dlatego sprawdzam, teraz jest niby okej. Okej. Don't worry, mom, cheer up. Tak. Thank you.
To spotkaliśmy się z Państwem za pomocą bluesa i pożegnamy się za pomocą bluesa. Tym razem tamten był Piotra, tym razem jest mój Memories of Harmonies. Blues, shuffle. Ładne. O.
To ja też powtórzę. Paweł Serafiński, Piotr Krzemiński. Pięknie dziękujemy. Tak jak obiecali, tak właśnie zagrali. A to był pierwszy koncert z cyklu? Spełnione nadzieje melomanów, zrealizowane dzięki dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Tak wyglądają spełnione nadzieje właśnie. Brawa, brawa, pewnie. Dziękujemy wam bardzo. Obiecajcie jeszcze tylko, że będzie częściej taki wieczór. I dziękuję pięknie. I czekamy na kolejny. Bez COVID-u, oczywiście. Wszystkie koncerty u nas online i wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa w każdy poniedziałek o 18. Tak, w każdy poniedziałek o 18. Ja zapraszamy już na kolejny poniedziałek, 17 sierpnia, wystąpi Michał Kobojek Quartet. O 18 łączymy się na stronie Stowarzyszenia Jazzowego Melomanii i na kanale YouTube'owym Radia Łódź już zapraszam. A ja dzisiaj zapraszam o 22 do słuchania Radia Łódź. Będzie więcej muzyki. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Usłyszenia i zobaczenia. Raz, dwa, raz, dwa.